Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej kariery w F1 2017 w zespole McLaren Honda. No i przed nami wyścig o Grand Prix Wielkiej Brytanii. I w sumie mogę teraz na wstępie powiedzieć, że jeżeli ktoś jest zainteresowany zmianami na przyszły sezon, nie mówię tylko o halo czy innych takich, tak? Tylko raczej o kalendarzu, systemie kar i coś w tym takim właśnie w stylu, takie techniczne raczej rzeczy. To zapraszam do oglądania tego odcinka, oczywiście w całości, bo podczas wyścigu właśnie będę opowiadał o tych wszystkich zmianach. Tutaj mam małe ściągi na dwóch karteczkach, więc one mi tutaj pomogą w opowiadaniu wam tego wszystkiego. Postaram się w jak najkrótszym czasie, żeby ten odcinek nie trwał 40 minut, czyli powiedzmy tak może malej, że w 30 minutach się zmieszczę. Okrążenie jest 26, tak więc no co, ale w sumie bez zbędnego oglądania możemy chyba już przejść na wyścig. Okej, tak więc startujemy do wyścigu. Ostatni oddech i startujemy do Grand Prix Wielkiej Brytanii. Pięć świateł i ruszyli. To jest słaby start. I o Jezus, fatalny start. Zwaniał lepszy Perez, cała reszta stawki. O Jezusie Maria, Józef Perez strasznie tutaj dziwnie pojechał. A my tutaj, wow, co tu się dzieje? No tu i troszkę kolizję z kilkoma tutaj zawodnikami. No tutaj jestem ostro blokowany przez Bottasa, czy znaczy, wypycha mnie sobie mocno. Tu mamy Lewisa z Sera Miltona po swojej lewej stronie, ale chyba stanie zamknięty. Dobrze, teraz proszę bardzo. No, tak jest, się napędziłem. Bottas niezapędzony i proszę bardzo, Jezus Maria na trzeciego jeszcze. Ja tutaj razem z Helwetelem. Niestety wypadłem troszkę z toru i znowu mnie panowie wyprzedzili. Nie wiem, jak się napędzić. No, ewentualnie tutaj. A proszę, Vettel jedzie jeszcze do tego na softach. Już nie, ja nawet nie mam gdzie wyprzedzać. Koniec, po prostu tor mi się skończył. Muszę oddać pozycję Bottasowi. O, proszę bardzo, nawet tutaj się nie zmieściłem w torze, żeby wyprzedzić Bottasa. No jest. W końcu już jestem przed nim. Vettel na softach już troszkę odjechał. Ależ dziwny start, słuchajcie. Wystartowała niby słabo, ale jednak potem końcowo przez tutaj ostrą walkę koło w koło Bottasa z Vettelem zyskaliśmy dużo. Więc na szczęście start uratowany. Nie było jeszcze tak źle. No ja wiem, że dobry start, spokojnie. Jeff, tutaj nie martw się o mnie. Wydaje mi się, że Vettel jakieś problemy ma. Tak jakoś dziwnie pojechał teraz tutaj ten dojazd do tego wolnego zakrętu. Nie wiem, tak coś mi się coś wydawało, że nie mra, bo chłopak jedzie. Oczywiście poziom jest taki sam, jest poziom 86 ekspert, no wiedziałem, żółta flaga, a nie, to za nami żółta flaga. I zobaczmy, kogo wyjmowało. Dobrze, przydałoby się safety car. Kurde, tylko VSC. A nie, Alonso! Alonso! Nie! Auto. Mediumy, dobra, fuck. Nie, Alonso, meine Freunde. Nie. Meine Teammate. Dobra, słuchajcie, żeby dobry restart, żeby za szybko nie wystartowali. Dobrze, i w sumie nie jest źle. Jesteśmy daleko od Bottasa. Chwilowo tutaj bogata mieszanka. Zużyjmy sobie to, co zaoszczędziliśmy oczywiście. No i dobra, mogę sobie zacząć opowiadać o tym, co się działo. Kurde, aż szkoda mi Alonso, no. 12 w kwalifikacjach, słuchajcie. Okej, tak więc może zacznijmy od kalendarza na przyszły sezon. Za jakieś już dobre 2 tygodnie temu ogłosili kalendarz. Ale dopiero teraz się zabrałem za mniej więcej omówienie go. Vettel wydaje mi się, że z lekkimi problemami, zobaczcie, jedzie, bo on tak już dziwnie, zwłaszcza co się dzieje z Vettelem. Aha, w sumie ma softy, więc w sumie to dużo wyjaśnia. No ale... No dobra, tak więc będziemy się przy okazji troszkę skupiać na... Dobra, muszę szybko uwijać. Pierwszy oczywiście wyścig Grand Prix Australii to jest chyba... To się, no tu nie ma żadnych zaskoczeń, tak? Myślę, że... Proszę, Bottas tam z tyłu zostaje, ładnie, ładnie. A ja mam DRS na Vettelu, no proszę. Myślę, że jeszcze będzie między nami ciekawie. Niestety, a mnie z Hamilton daleko odjeżdża, to jest bardzo zła informacja. Nie, to jest Kimi Raikkonen, czy nie? Nie, to nie jest chyba Kimi Raikkonen. Chyba jednak nie jest Kimi Raikkonen.
Czekajcie, obydwu Kimi Raikkonen. O Jezu, jak dobrze to jest Kimi Raikkonen. Dobra, Lewis jest szósty. Uff, jak dobrze, to jedź sobie Kimi, jedź. A nie, czekaj, bo ja sam walczył, jeden na jeden. Fuck, no dobra, nieważne. Trudno tak przegram przez rywalizację. Dobra, dobra, wracamy do kalendarza. Grand Prix of Salt 3 jako pierwszy otwiera sezon 25 marca. Tu w sumie żadnych zaskoczeń chyba nie mam. Ale zmiana już jest w drugim wyścigu. Drugi wyścig w przyszłym sezonie to będzie Grand Prix Bahrainu, a nie Grand Prix Chin. Tutaj się panowie pozamieniali. Czyli najpierw jest Grand Prix Bahrainu, potem dopiero Grand Prix Chin. Tutaj taka mała zamiana miejsc tych dwóch torów. I to już taka zmiana na początek. No i potem co? Mamy czwarty wyścig sezonu i to jest Baku, słuchajcie. Czwarty wyścig sezonu to jest Baku. Nie Rosja, tylko Baku, słuchajcie. Baku jest czwartym wyścigiem w sezonie, jakie tutaj kolejne rekordy. Tak więc Baku, czwarty wyścig w sezonie. Tak, to jeszcze wcześniej była Rosja. No i potem na standardowo piąta jest Hiszpania. Szóste jest wspaniałe i legendarne, prestiżowe, prawda? Wisienka na torcie Grand Prix Monaco. Tylko skupić tutaj na... Dobra. Potem mamy oczywiście Kanadę. No i tutaj, po Kanadzie zawsze był przez Azerbejdżan, prawda? Teraz nagle Azerbejdżan jest czwarty. No i w miejsce Azerbejdżanu tutaj wchodzi właśnie Grand Prix Francji. Wraca Grand Prix Francji po bardzo długiej przerwie. Grand Prix Francji wraca na torze Paul Ricard. W życiu tego toru na oczy nie widziałem, nie mam żadnego pojęcia, nie mogę nic wam o nim powiedzieć. No idea, co to jest za tor. Nie mam żadnego pojęcia, słuchajcie. Nigdy w życiu tego toru na oczy nie widziałem, nie wiem jak on wygląda. No tylko po zdjęciach, tak, ale widzę, że to jest kolejny chyba taki raczej z szybkich torów. Słuchajcie, wydaje mi się, że to Vettel ma jakąś usterkę. Zobaczcie, jak często iskry spod jego bolidu lecą. No nie, tutaj błąd, kurde, musiałem zmienić. Aha, goodness. Już bym go mógł wyprzedzić, no. Coś mi się wydaje, że tutaj ma coś z tym bolidem. No, nieważne, wracamy. Tak, więc tutaj Grand Prix Francji. Nic szczególnego nie powiem o tym Grand Prix. No, po prostu za dużo o nim nie wiem, tak? Nawet nie wiem, jak... No, tylko ze zdjęć widziałem, jak wiem, jak to wygląda. Tak więc tutaj dużo właśnie mówię. Nie opowiem wam o nim. No, zobaczymy, jak on wyjdzie w sumie. No i potem przed wracamy do kolejności, czyli Austria, tak? To Spielberg. Oho, gdzie się odpalił. Potem oczywiście jest jak zwykle 10 wyścig, to jest oczywiście Grand Prix Wielkiej Brytanii. No tutaj właśnie na tym torze Silverstone. Okej, teraz dobrze zmieniłem. Bez kamery. No i potem tutaj już jest kolejna zmiana. No przecież zawsze po Wielkiej Brytanii były Węgry, prawda? No a nagle teraz Węgry zostały przesunięte i teraz między Węgry a Wielką Brytanię wchodzi Grand Prix Niemiec na torze Hockenheim. Słuchajcie, wraca w końcu Grand Prix Niemiec. Boże świętek, ja ten tor uwielbiam. Po prostu z czasów F1 2012 pamiętam. Po prostu cudotwórstwo tory. Proszę bardzo, bierzemy się za Vettela i to jest udany atak. Vettel jest za nami, proszę bardzo. Tak więc nasze tutaj ostre starania dały wreszcie rezultat temu, iż wyprzedziliśmy kierowcę Ferrari. No i na razie niszczymy dublecik Ferrarek. Mogę wam jeszcze pokazać, gdzie to jest. Tutaj jest 80 Expo, tak jakby ktoś się pytał, jak miał ktoś wątpliwości. Tak więc tutaj pomiędzy Wielką Brytanię i właśnie Węgry wchodzą Niemcy. Co ciekawe, z Niemcami jest tak śmiesznie, że one od 2006 do 2006 roku były praktycznie co rok to były. Było to Grand Prix. A potem od 2006 roku, bo w 2007 roku tego Grand Prix nie było. I co dwa lata, po prostu w 2006 było, w 2007 nie było. W 8 było, w 9 nie było. W 10 było, w 11 nie było, w 12 było, w 13 nie było. No i tak dochodzimy, w 14 było, w 15 nie było. No i w 16 było, i w 17, czyli w tym roku nie było, i w 18 będzie. Czyli analogicznie w sezonie 2019 Grand Prix w Niemiec nie będzie, tak? Patrzę na to. Analogicznie, no dobra, nie skupiam się na tym. I potem właśnie, tuż potem właśnie Grand Prix Niemiec, jest oczywiście Grand Prix Węgier. Standardowo, tak. I oczywiście Grand Prix Węgier, jak to zwykle miało mieć miejsce. Kończy, że tak powiem, pierwszą część sezonu.
Ale on znowu będzie mógł postawić leżak z. Ta prawda, z kliską. No wiecie, zostawić się, tak powiem, w sensie leżaczek, tak, i udać się na wymarzone wakacje, prawda? No przynajmniej nie będzie mógł się wkurwiać, nie będzie musiał się wkurwiać na Hondy, silnik Hondy, prawda, przez wakacje. Po Belgii są Włochy, potem normalnie jest Singapur, no i tutaj między Singapurem a Japonią, gdzie zawsze była Malezja, prawda, to wchodzi Rosja, ta właśnie zagubiona z czwartego, że powiem, wyścigu, wchodzi na wyścig numer 15. No i potem koniec wyścigu, koniec sezonu już normalnie, tak, czy mamy Japonia, USA, Meksyk, Brazylia, kończymy sezon normalnie w Abu Dhabi. I znowu, sezon tak jak w tym sezonie będzie się kończył 25 listopada. Ale że mamy jeden wyścig więcej, to po prostu jest jeden taki jakby okres, gdzie są trzy wyścigi tydzień w tydzień, tak? Czyli mamy jeden wyścig za tydzień, jest drugi wyścig za tydzień, jest trzeci wyścig, tak jest dwa razy, żeby po prostu wyrównać kalendarz w stosunku do tegorocznego. I mamy Francja, Austria i Anglia, to są te trzy wyścigi właśnie, czyli Wielka Brytania, które będą pod rząd. No tak więc co, kalendarz mamy obskoczony. Bardzo czekam na Grand Prix Francji i w sumie Grand Prix Niemiec. Tak, na Francji chyba bardziej czekam nawet, bo jestem ciekaw, jak ten tor wygląda. No tak, to w sumie na nic więcej nie czekam. No i dobra, tak więc mamy kalendarz obcykany. Więc pozwólcie, że... Czekajcie, sobie zrobię tak. O, tak. Karteczki pozamieniamy. Dobra, i teraz mamy kary. Kary w tym sezonie. W tym sezonie. Przedstawiam następująco, czyli... oczywiście mamy po dwa komponenty wszystkiego, tak? Po dwie części na każdą część, tak? Jeśli tak to można nazwać, powiedzieć. No i potem mamy tylko 4 silników, zeszliśmy do 3 silników na przyszły sezon, ale te silniki będą miały dłuższą ogólną żywotność, więc tutaj też jest najpierw bardzo, czekajcie, tutaj muszę się zająć tylko walką z Lewisem Hamiltonem. Dobra, jest ok, udało się. No i proszę, czego Vettel objechał, tak więc bardzo ładnie, bardzo dobrze, tak ma być. Okej, tak więc... No co?! Fucking shit, nie chciałem tego, ty. Fuck. Czekajcie, muszę teraz wrócić do tego, do opon. Tu nie mam jak. Dobra, miejmy nadzieję, że w dobrą stronę wrócę. Ale co, oczywiście się znowu zdarzyłem. Dobra, bronimy się, jest ok. Tutaj się troszkę widzę MGUH, zużywa, to nie ma znaczenia. Dobra, i teraz tak, mamy trzy silniki, one mają wydłużoną żywotność. Zamknij się drzewno, ale przez to mam właśnie większą żywotność. Są bardziej restrykcyjne kary, czyli jeżeli kierowca... Dobra, są mediumy, przecież trzeba zakontrolować po prostu. Czyli teraz już nie potrzeba, jakby nie trzeba zdobyć, powiedzmy, nie wiem, 20 pozycji kar, żeby być na ostatnim miejscu, tak? Tylko te kary można dostać, tak powiem, wcześniej. Że może nie inaczej, po prostu teraz 15 miejsc kar, to oznacza start z końca stawki. Jeżeli kilku kierowców będzie miało... czemu tu jest błąka zamieszanka w ogóle włączona? Jeżeli kilku kierowców będzie miało tą samą liczbę, jakby... tą samą liczbę kar, czyli po prostu, nie wiem, po... nie wiem... dwa kierowcy mają po 20, nie wiem, pozycji kar, tak? To... ten, który wymienił mniej komponentów, ten startuje jakby wyżej, tak? Czyli po prostu z 19 pola, jeżeli był dwóch kierowców takich, tak? A jeżeli jest, powiedzmy, nie wiem, dostali po 20 pozycji kar, tak? I obaj mają wymienienie, nie wiem, po tam 4 komponenty, co tam, no nieważne ile tam, tak? Podaję randomową liczbę. No to wtedy, z tego co mi się wydawało, to było, że ten, który wymienił je wcześniej, startuje wyżej. Tak mi się wydaje, z tego co zrozumiałem. No i proszę, bo ta skuta wyjechał za nami, tak więc bardzo ładnie. No i potem co mamy jeszcze? A no właśnie. I potem jeszcze takie ogólne do tych właśnie kar, między innymi były jeszcze takie dodatkowe regulacje. Czyli jest zmiana przepisów dotyczących startów przy safe, jakby startów przy użyciu safety cara, tak?
zmiana procedur po prostu startu za safety carem. I przy okazji zmiana położenia kamer na bolidzie i ustawienia bocznych lusterek w stosunku do halo, tak? Czyli teraz te halo będzie, powiedzmy, halo by przysłaniało tegoroczne lusterka boczne, więc teraz trzeba po prostu będzie odpowiednio ustawić te lusterka, żeby halo już ich nie zasłaniało. No i teraz została nam ostatnia rzecz do opowiedzenia, czyli opony, które Pirelli przygotowało na pierwsze trzy wyścigi. Tak, czyli przypomnę, że Australia i Bahrain, tak, który jest drugi. No i tutaj na Chinach, czyli wyścigu trzecim, jest dosyć śmieszne ustawienie opon. Zazwyczaj przecież Pirelli bierze takie trzy opony, wiecie, z rzędu, tak? Czyli po prostu, nie wiem, zaczynają, jeżeli były do wyboru takie na Rosji, tak? Cześć, muszę się podrapać. Jeżeli na przykład na Rosji są do wyboru, w tym roku były do wyboru ultrasofty, supersofty i softy, tak? No to są trzy jakby, trzy te, tak? Trzy mieszanki z rzędu. Fucking shit, Sarmington wyjechał przede mną, no. Oh my goodness, niedobrze, not good, not good. No dobra, tak się nie cieszymy od zwycięstwa, co my to wyścigamy, więc jeden chuj. No dobra, no i na Australię to jest chyba tak jak rok temu, wydaje mi się, ultrasofty, supersofty i softy. Na Bahrain, jak wiemy, tutaj Bahrain jest dosyć oponożernym torem. Tutaj już są dosyć troszkę inne opony. Mamy supersofty, softy i mediumy. No i Chiny, słuchajcie, to jest największe zagrożenie. Zaczynamy od ultrasoftów, tak? Ultrasofty są dostępne. No ale teraz nie jest tak w kolejności, że supersofty i softy, tylko są dostępne ultrasofty i softy i mediumy. Nie ma supersoftów na wyścigu o Grand Prix Chin. To jest taka zmiana, czyli nie ma jakby tych trzech opon z rzędu, tak? Więc tutaj taka mała zmiana z tymi oponami. No proszę, nawet jeszcze w DRS chętnie zapałem, to jest dziwne w ogóle. Tak więc w sumie już wszystko wam powiedziałem. Mi kalendarz się osobiście chyba dosyć podoba, czekam niezmiernie po prostu na wyścigi o Grand Prix Francji i o Grand Prix Niemiec. Coś tam, takie dobre tempo, że tak słabo jadą po prostu, bo nie wiem w sumie, ciężko mi powiedzieć. Czy Bottas jedzie na dwa pit stopy, tak mi się wydaje. Tak więc słuchajcie, jeszcze sobie sprawdzę. No niestety będziemy mieli trzy wyścigi, tam przerwy między Francją a Niemcami, które bardzo bym sobie obejrzał. W końcu wraca, znowu po roku przerwy wraca, tak? Domowe Grand Prix dla Sebastiana Vettela. No i proszę bardzo, będą mi Esteban Ocon będzie mógł się przez własną publiczność nawet pisać. Będzie Grand Prix Francji. I tutaj będzie młody Francuz będzie miał pole manewru do popisu. Szczególnie na takim szybkim torze, który mi się wydaje, że to jest Policar, patrząc po tym ustawieniu. Wydaje mi się, że to jest naprawdę szybki tor, więc... A że jeszcze Force India też jest dosyć szybkim samochodem, to wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry Grand Prix. I Stroll, Boże, jak ja Cię kocham, Stroll. Normalnie, jeżeli co chwilę Hamilton to nie wyprzedzi Strolla, to po prostu zrobię to ja. I zrobię to, wyprzedzając obydwu panów. I zrobimy to za chwilę na prostej z DRS-em, niestety chyba Hamilton będzie miał lepsze wyjście na tą prostą, jak mi się wydaje tutaj. Też ciężko tutaj powiedzieć, objeżdżamy już tutaj Hamiltona. Troszkę tutaj kontakcik z nim, to nie ma znaczenia. Bierzemy bogatą mieszankę. DRS-ik, on nie wiem czy ma DRS. Ciężko mi stwierdzić, czy ma DRS. Ma DRS, wszyscy tutaj mają DRS. Orzysz Morden Washington. Wow, po tym. Dobra, Stroll przede mną, ale Stroll zjeżdża do boksu, nie zjeżdża do boksu Stroll. Ostro zblokowane opony u Kanadyjczyka, ale no tutaj, czy Kanadyjczyk zostawia mi miejsce cały czas. Ja mu też, chociaż tam został chyba trafiony, no, przez kogoś, dawało mi się. No i teraz pytanie, jak wjedziemy do pierwszego zakrętu, bo tu będzie wąsko, no właśnie. Ale udało mi się jednak wyprzedzić Strolla i ostro, bardzo ładnie tam mnie zablokował teraz. Nie, więc teraz tutaj przed nami jedzie Vettel, którego nawet nie będziemy chyba w stanie dogonić. Stronasa tak jeszcze chwilę pojedzie, tak więc im dłużej będzie ich blokował, tym lepiej się dla mnie, bo tam już widzę niezły pociąg. Ale to dobrze, spokojnie będziemy mogli sobie odjechać. Troszkę to widzę MGUH jest zużyte, ale to wydaje mi się, że nie sprawia nam większych kłopotów. No i co, to tyle w sumie, dałem radę wam w coś koło 10 okrążeń przedstawić wszystko. Mam nadzieję, że nie mówiłem za szybko. I już wszystko było
No zrozumiałe, ja wiem, borykam się sobie z problemem jak na przykład teraz, zbyt szybkiego mówienia. Czy nie, że to jest jakaś wada wymowy, czy to po prostu ja sam tak z siebie, że za szybko mówię. Więc będę starał się od przyszłego roku, a tak jak wiecie, postanowienie noworoczne, wolniej mówić na filmach, czyli tak jak teraz, płynniej, wolniej, ale przekazać wszystkie informacje jasno i czytelnie. No po prostu mój mikrofon jest na tyle czuły, żeby aż tak dokładnie te wszystkie informacje wyłapywać. Ktoś tam widzę zjechał do boksu kolejny, a to dobrze, to nas przyniesie na pozycję numer 5. Niestety Bottas już uprzedził. Trzech kierowców zjechało, no proszę, tak więc wracamy do pozycji numer 3. A to, co jest najgorsze dla nas, to że Bottas uprzedził właśnie Strolla. Czy my kogo my to wrzucimy? Masa jest w boksie, proszę, Masa wysoko. Hulkenberg, wow, wow, wow. Ty, ktoś tam przed nami, to chyba Kimi, ty. Co to mówię? Nie wiem, ciężko powiedzieć, bo ten ktoś wyjechał przed Vettelem. To był chyba Kimi, jeżeli się nie mylę. Tak więc, kto prowadzi wyścigu? Wydaje mi się, że to Kimi wyjechał przed Vettelem. Ty, bo to dobre pytanie teraz jest. Palmer jest drugi, orzecz more than Washington. No proszę, ale Raikkonen jest zdecydowanie pierwszy, czyli tutaj ten, kto jedzie. Więc tutaj, tutaj przed nami jest Vettel, tak, i tam chcę widać jeszcze Renóweczkę i Palmera. Boże święty, jakby ten Palmer troszkę przyblokował, to byłaby szansa dokładnie dojechać troszkę do niej. Ale no, zobaczymy, kto będzie z biegiem czasu. No i co, w sumie dokładnie połowa wyścigu, a w sumie już nie mam o czym pokazać, bo wszystko wam przedstawiłem. Moje opinie ewentualnie mogę jeszcze wystawić. Moje opinie kalendarza to jest dobre 9 na 10, tak mi się wydaje, dobre tory wybrane, jest ok. Jakaś świeżość w tych torach, jakby świeżość w ustawieniu tych torów. Czyli wiecie, teraz skończymy, skończyliśmy ten Bahrain, tak? To było, o dobra, teraz taka w sumie śmieszna, luźna, uliczna jeszcze Rosja dla odmiany, nie? Teraz będzie nie, teraz będzie full tryhard, słuchajcie, Azerbejdżan, czyli... czyli z tego roku, wydaje mi się, że najbardziej znany wyścig z powodu... Wielki zaskoczeń w czasie wyścigu i w sumie na podium, bo... ten incydent właśnie z Hamiltonem i Vettelem... no i... zwycięstwo Ricardo przez to wszystko, Strolla drugim miejscu, na trzecim miejscu, który... o tysięczne sekundy przegrał z Bottasem na ostatniej pracy startowej. Bottas minimalnie go wyprzedził. Nie wiem, jak to Stroll zrobił, wydaje mi się, że on byłby w stanie jednak troszkę takiego, jeszcze tak jakoś no ciutkę, lekko skręcić kierownicą w prawo czy w lewo, zależy, który stronę atakował go tam Bottas. I ten Bottas już by musiał jeszcze bardziej skręcić kierownicą, to dałoby, no nie dało mu tego rezultatu, wjechałby praktycznie kawałek skrótu za nim. Więc wydaje mi się, że tutaj Stroll mógł się trochę wykazać, ale nieważne, trzecie miejsce dla niego jest. Więc na razie jego najwyższe miejsce, jakie zdobył. Troszkę też czwartym, tak więc tutaj... no, bo samą jazdą Kanadyjczyk raczej podium długo nie zdobędzie, bo jego jazda pozostawia dużo do życzenia jeszcze. No ale... dobra, kalendarz. Kary. Eksperymentują, więc dobre 8 na 10. Wydaje mi się, że w tym sensie nie zawodowałeś się kart teraz, tak? Pozycji kart teraz 15 miejsc, jakby 15 miejsc, 15 miejsc kart, tak? To już będzie start z końca stawki. Dosyć ciekawa sytuacja to będzie. Będzie większa różnorodność, no będzie znacznie więcej tych kart w sezonie niż w sezonie. Proszę się zmniejszanie liczby ciśników z 4 do 3, czy komponentów, tak? Z 4 do 2, tak? Taka decyzja zmiana o połowę. To jest naprawdę masakra, to jest dla mnie coś niepojętego, słuchajcie. Dlaczego aż o tyle zejście? Bo to więc zjechał do boksu, bo nie wziął 2 pit stopy. To mi się wydaje, że nie będzie mu na dobre. Okej, no to będzie miał softy, ale no... no nie wiem, mógłby sobie na teraz, mógłby na drugi pit założyć sobie softy. Teraz kończę na supersoftach. To supersofty, a jednak... medium to wielka różnica. Wtedy miałby jeszcze jakieś szanse, ale wydaje mi się, że teraz... wydaje mi się, że teraz Bottas właśnie troszkę pogrążył swoje szanse na jakieś, czy takie dobre, stabilne punkty w tym wyścigu. Ale tylko wiecie, taka moja subiektywna opinia. Wydaje mi się, czy tylko Hamilton się do nas zbliża coraz bardziej.
Dobra, więc o, ja miałem sobie tego nagrania nie przedłużać, więc w sumie póki nic się nie dzieje, to możemy się, powiem, na chwilę pożegnać i widzimy się, jak coś się będzie wreszcie działo. Nic się, słuchajcie, nie dzieje, wieje nudą od tego czasu, kiedy się rozstaliśmy. Masakracy, słuchajcie. Nothing happened. No dobra, coś może sobie posłuchaj. Pogadamy. Co o tym sądzicie? Yellow flag. Co? O, patrzcie, żółta flaga, dając ktoś się rozpieprzył, widzę. A to dobrze. Widzę, Hamilton do mnie dojechał. Teraz mnie nie wyprzedzi, nie może. O, Verline. Jakoś tak nie szkoda mi ciebie, wiesz? To już jest potwierdzony, że odpadł, tak? Chyba tak, dobra. On jest już potwierdzony, że odpadł. Skoro mógłby być safety car, nie? Byłby śmieszniej. Czy byłby ciekawy w sobie w tym wyścigu, no to już. Co by się przynajmniej działo, bo to naprawdę się nie dzieje nic. Nuda. Totality. Więc no. 5 kółek do końca, no i jak na razie to mogę sam powiedzieć, że widzimy się w momencie. Tak więc widzimy się w momencie, w którym cokolwiek będzie się znowu działo. Tak więc słuchajcie, zgubił nam się Lewis Hamilton. Zjechał do boksu, nie wiadomo po co, nie wiadomo z jakiej racji, skoro jechał i tak siak na mediumach, więc spokojnie tego pana by dojechał do mety. Więc nie wiem, co się z nim stało. Mamy tam żółtą flagę, proszę bardzo, ale że przed dobry moment. Ale to za chwilę dopiero, powiem na sobie o tej fladze, bo tam ktoś ewidentnie już zakończył wyścig. Dokładnie tak, bo nie wiem kto, nie ma potwierdzonej informacji, kto to jest. No właśnie, czekajcie. Nie! Patrzcie. Zobaczcie, jaką przewagę... Zobaczcie, jaką mam przewagę nad... Zobaczcie, jaką mam przewagę nad Ricardo, to jest ogromna przewaga. Tak sobie myślałem sobie, czy... No właśnie, 20 lat, zobaczcie. Stroll! No proszę. Zobaczcie. To jest tak duża przewaga, że nawet myślałem nad tym, żeby zjechać sobie tak dla jej do boksu. Drugi raz, nie? Jak widzicie, mam tam, pokazuje mi, że boks wróci na pozycję numer 3. Ale no... Myślałem, że w sumie ten boks dosyć długo trwa tutaj. No proszę, to jeszcze ktoś miał... Verstappen! Wow, proszę! Verstappen jest 17? Co tu się dzieje? What's a crazy race? What the fuck? Czemu Verstappen jest 16? W sumie zaraz to za chwilę będzie ostatni. No co tu chodzi w tym wyścigu? Co tu się dzieje? Prawdopodobnie 4 kierowców spadnie, w tym m.in. właśnie Max Verstappen. Perez tam miał jakiś issue po drodze gdzieś tam. Nie wiadomo gdzie jest Lewis, nie wiadomo gdzie jest Bottas. Dwie Ferrari mają dublecik, więc rewelacja, bardzo dobrze. Co tu się dzieje, słuchajcie? I Kimi za chwilę już wygra wyścig. Już nawet wygrał wyścig. Tak chcę, żeby powiedzieć. Brawo, 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 brawo Kimi, bravissimo, o to chodzi. Teraz właśnie na metę wjeżdża Sebastian Vettel. A za chwilę my. No jest, w końcu, słuchajcie, mamy podium, a gdzieś środek do boksu. Tak dla jaj. I zakończymy wyścig, przekraczając linię mety w pit stopie, tak więc. Bardzo ładny wyścig dla nas w sumie. Dokładnie tak. Wyśmienity przejazd. Co mogę więcej powiedzieć? Dobrze mi się jechało. Mimo tego dziwnego naprawdę startu. To naprawdę, naprawdę i dosyć słabego w sumie startu. To bardzo dobrze mi się jechało. Tu sobie pozwolę zapominać, jak wiecie, no. Też sobie pozwolę zapominać. No i proszę. Carlos Sainz z punktami, Nico Bottas dopiero z 8. Wow, grożał w punktach. O, Lewis jest 11. Brawo, jest! Super, bez punktów Lewis, o to chodzi.
very clean, very smooth. Hulkenberg, daj mi to daj. Proszę, Carlos Sainz Rosso, 8 punktów sobie wywoził, wow. Proszę bardzo, Alonso, jednak Verstappen dojechał, 10 sekund kar, co tu się dzieje, 2x5 w sumie. Eriksson dublowany. No proszę, co tu się działo w tym wyścigu, wow, słuchajcie. Co zrobił w takim razie, stop and go. Aha, Max Verstappen, a kolizja ze Strollem, dlatego, proszę bardzo. I zignorował tą karę, no proszę. Tak więc tutaj za to jest łącznie 10 sekund. No, 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 patrzcie, patrzcie to. Ja tak więc popatrzę sobie, jak to nam pokaże ranking teraz to. Aha, jest! 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 Tak jest! Jest, słuchajcie. Tak jest. Ha, bitch! Fuck yeah! Luis, słuchajcie. Yes. Oh. Fuck yeah. Ah. Luis, z braku punktów w tym wyścigu spada na pozycję czwartą. Tak jest! Tak jest! Ale się cieszę, słuchajcie. Hulkenberg zaprzeskoczył Massa i tam widzę Alonso, na wskoczył na pozycję numer 10. Ricardo przeskoczył Pereza, tam jeszcze tylko Max traci, proszę bardzo, Max traci 27 punktów zobaczcie do Pereza, więc dosyć słabo, lepiej sobie radzi Australijczyk. No prawda, on tracił 35 punktów do Bottasa, ale tutaj tu jest różnica też 301 punktów potem między Mercedesami. No i ja 2 punkty przewagi nad Lewisem, no to za 2 punkty za chwilę to stracę, ale jednak Kimi pierwszy, bardzo ładny, 22 punkty przewagi. Co prawda Vettel tylko tych punktów 8, ale bardzo dobrze, dwie Ferrarki są u góry, to o to chodzi. To nieważne jest moja pozycja, ważne jest to, że Ferrarki dymają Mercedesy. To powinno być prawdziwe zdecydowanie sezonu. No tylko ewentualnie jeszcze zamiana mnie jest, tak, kimś z Vettelem, ale to jest właśnie to, o to chodzi, prawidłowo, no o to mi się jeszcze bardziej podoba, to jest właśnie, o to chodzi, tak ma wyglądać zawsze, każdy sezon tak powinien, wyglądać, tak. No i mamy tam Klasa Sainza, Carlos Sainz, więc 8 punkcików, miał wcześniej 5, więc wow. Tutaj dalej 2 Zaubery, 1 Renówka i 1 Williams bez punkcików, nawet Alonso ma tych punktów 14. Więc w sumie przewijamy to. Oj, jakby nawet wy nie wiecie, jak ja się cieszę z tego powodu, że Luis tak się stało z nim. Nie wiem, co się stało, ale był chyba jakiś przymusowy pit-stop. Nie wiem, co on zrobił, czy w sumie nie mam żadnego pojęcia, co on mógł odwalić. Ale no ten pit-stop widzę tam fatalnie, skoro tylu kierowców go minęło, więc a, bardzo dobrze, bardzo dobrze. No właśnie, wydarzenie kontraktowe jest zawsze po tym. 1418 punktów tutaj jest. Ajajaj, co? A, bo wygrał ten i już przekorzenie. Fucking shit. Ale no to oczywiście to było logiczne, tak? W sumie, że, no tak powiem, Kimi będzie ten, tak? How are you here? Happy? I mean, obviously, I hope so, but jako Kimi, że z Ferrari, tak? To jest tu, że ja tylko dwa przegrywam, tak? To jest 17 do 15, to nie jest 17 do 5, tak? Wszystkiego, więc tutaj dobrze, że to jest tylko tak mała strata. No się to prowadzi tak czy jak przegramy, tak? To jest niemożliwe, bo to jest jednak Ferrari. Ale bardzo ładnie się prezentujemy w tej realizacji. To będzie nasza pierwsza przegrana rywalizacja w sumie. A na razie zobaczmy, to pewnie będzie Mercedes, Ferrari i Red Bull. 3, 2, 1, 0, boom. No dokładnie tak, wszędzie drugi kierowca, prawda? Oczywiście omijamy to. Proszę bardzo, to jest jakiś event, classical event. Chiny, Bahrain krótki, to jest ściga rywale, no to weźmy sobie to. No i popatrzmy, mamy teraz 1417 punktów, oczywiście idziemy już tylko w jedną stronę, prawda, zobacz tutaj, to będzie nawet bardzo dobrze, jak ta część przyjdzie, to naprawdę to będzie już tylko, za chwilę tylko tydzień, więc naprawdę super. A my oczywiście idziemy w aerodynamik, co nam to da. Optymalizacja konstrukcji górnej klapy umożliwia bardziej efektywne wykorzystanie przepływu powietrza w celu zwiększenia poziomów do siły docisku bez negatywnego wpływu na odwarnie ważne. A tutaj jest nawyk kształt głównej klapy przedniego spalania znacznie zwiększa siłę docisku, a także kieruje więcej pośrednio do zmodyfikowanych, maksymalizuje jego działanie. Idziemy w to. Po co pójdziemy jeszcze w to i tak dalej, nieważne. Tak więc kolejna aerodynamika. Zrównamy się w sumie z Force India, więc jest okej, okay. Pniemy się, pniemy. Odbudowujemy potęgę McLarena w aerodynamice. Tak więc w sumie co? Te zawody na zaproszenie sobie pozwolę tam ominąć, więc ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, dajcie subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście.
aby być na bieżąco z moimi wszystkimi filmami na moim kanale, tak więc dziękuję za oglądanie, do zobaczenia.